Jest coś to KP? Dobra, leży, leży, leży! Kołon! Nie wierzę, że to się udało! W tym momencie na ekranie wyświetla wam się osoba, która zgarnęła nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie! Subskrybuję kanał! Super, jesteś diwerka! Nie zmieniaj się, ale możesz zmienić opis swojego kanału. Najlepiej napisz tam adres e-mail, żebym mógł na niego wysłać ci nagrodę. A dzisiaj mamy już 21 grudnia, także pora już odkryć 21 prezent z kalendarza adwentowego. Ile tutaj tych prezentów jest, to jest głowa mała. Sprawdźmy, co kryje się pod 21 i co dzisiaj ktoś z was będzie mógł zgarnąć ode mnie totalnie za darmo. A więc jest to skin podziemny Bo. Jeżeli ktoś nie ma Bo odblokowanego na swoim koncie, no to dostanie go oczywiście w zestawie z tym skinem, totalnie za darmo. Na sam ten skin, jak widzicie tutaj w ofertach, kosztuje 150 gemów albo 5000 blinku, no i jest naprawdę fenomenalny, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych skinów do Bo i myślę, że to może być naprawdę bardzo fajny prezent dla kogoś z was, także jeżeli chcecie zgarnąć właśnie tego skina podziemny Bo w zestawie z Bo, jeżeli jeszcze go nie macie, jako że pod tym prezentem jest też napisane skin do 150 gemów, to jeżeli ktoś już ma Bo i tego skina na swoim koncie, no to ode mnie dostanie dowolnego skina do 150 gemów, możemy się tak umówić. Także jeżeli chcesz go zgarnąć dla siebie, to szybko zostaw łapkę w górę pod filmem, subskrybuj mi kanał, wciskając ten guziczek subskrybuj tam na dole. Proszę pamiętać o subskrybowaniu, bo dalej bardzo duża część widzów nie subskrybuje kanału. Miej pisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, ile zadymiarzy z Brawl Stars widzisz tutaj dookoła mnie. Wszędzie są jacyś zadymiarze. Tu jest jakiś jeden, tu jest jakiś mini zadymiarz, tu jest jakiś jeszcze mini zadymiarz, tu też jest. Tutaj nawet z tyłu jest jakiś fajny zadymiarz. Tu się jeszcze ukrył jeden. Także napisz w komentarzu, ile zadymiarzy widzisz właśnie dookoła mnie, bo dzięki temu możesz wygrać tego pięknego skina. A teraz lecimy z odcinkiem. Damian, 3 odcinki temu powiedziałeś, że za 10 tysięcy łapek wbijesz Charlie na 30 rangę, jest 11 tysięcy. Skoro obiecałem, to trzeba słowa dotrzymać. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić coś naprawdę nieprawdopodobnego, ponieważ taki bambik jak ja będzie próbował wbić 30 rangę na jakimś zadymiarzu, czyli mieć na jakiejś postaci ponad 1000 pucharków. Całe to wyzwanie zabrało mi naprawdę bardzo dużo czasu i będę wdzięczny, jeżeli docenicie to jakąś łapką w górę i powiedzmy, że jeżeli będzie pod tym filmem 12 tysięcy łapek, to spróbuję wbić jakiegoś kolejnego zadymiarza na 1000 pucharków, czyli właśnie na tą 30 rangę. Jak wy dacie radę tyle dobić, to ja też dam radę tyle dobić pucharków. Możecie napisać w komentarzu, na jakim zadymiarzu mam wbić właśnie 1000 pucharków. W ogóle pamiętam, jakby to było wczoraj, jakbym dopiero co kupował ten nowiutki karnet zadymiarski z Charlie, który swoją drogą wcześniej jeszcze trochę inaczej wyglądał, bo w międzyczasie wszedł ten update. Pamiętam, jak on odbierałem właśnie na tym 30 poziomie jako jedna z pierwszych osób na świecie. Od razu poleciałem ją ulepszyć i na live przez bite 3 godziny robiłem challenge, w którym to grałem właśnie od zera pucharków na tej postaci do ponad 500, klikałem cały czas zagraj ponownie, zagraj ponownie, zagraj ponownie. No klikałem tego tak dużo, że już mi się po prostu tak nie chciało. No bo wiecie, no to są jednak 3 godziny grania w Brawl Stars bez przerwy, jeszcze cały czat na was patrzy, wszyscy na was patrzą i dochodzi przez to dodatkowy stresik. Ale udało się, challenge został wykonany i jeszcze udało mi się wbić top 10 Polski na tym zadymiarzu. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest aktualnie mój ulubiony brawler. Plus Charlie przed tym nerfem ostatnim była naprawdę bardzo, bardzo mocna, no i grało się nią po prostu przyjemnie, nie? Gorzej się grało, jak Charlie była w przeciwnej drużynie i dobrze wykorzystywała gadżety i inne rzeczy. Po tym streamie zrobiłem sobie trochę przerwy od grania Charlie, ale jak mogliście zauważyć na jakichś kolejnych odcinkach, cały czas troszeczkę więcej puch na niej wbijałem. Gdzieś tak grając na solo, uzbierałem sobie na niej coś około 630-650 puszek. No i ona się tak powoli wbijała, ja nie miałem żadnego planu, żeby ją jakoś puszować mocno. A tu bum, Brawl Stars za update z podwójną masterią, no i wtedy uznałem, dobra, muszę zacząć grać trochę więcej Charlie, bo w sumie bardzo ją lubię, ma nawiązania do Spidermana, jak chociażby ten skin niesamowita Charlie. No i on, ta postać naprawdę wchodzi w moje serduszko, lubię ją. No i wtedy postanowiłem, że nieważne co by się działo, będę tą postacią cały czas po prostu grał, żeby dobić jak najwięcej punktów masterii. No i to, co się wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Otóż słuchajcie, taki dosyć zmęczony już po nagrywkach, po całym dniu położyłem się w łóżku i uznałem, dobra, no skoro jest ta masteria, to trzeba ponawalać. I tak nawalałem sobie Charlie, nawalałem. Najpierw z randomami, potem znowu z randomami. Potem już trochę miałem dość. Potem wpadli do mnie coś klanowicze, między innymi Prole i zaczęliśmy grać dużo za dymy. Zadymka. I nie wiem, ile dokładnie zleciało czasu, ale gdzieś ze 3-4 godziny. A na moim koncie po graniu z randomami i kilkoma klanowiczami Charlie podskoczyła na aż 830 pucharków. No to jakiś totalny hit. Ja się czułem tą postacią naprawdę niezły. Poza tym po tylu godzinach grania troszeczkę ją wymasterowałem. No to następnego dnia, jak miałem trochę czasu, postanowiłem, że zrobię to ponownie. I znowu usiadłem, znowu grałem trójki z randomami, potem z klanowiczami. I niestety już następnego dnia nie było tak kolorowo, bo więcej przegrywaliśmy niż wygrywaliśmy. A gierki z randomami to jest po prostu jakaś tragedia na takich pucharkach. Nie wiem, co oni czasem odwalali. Albo jakich zadymiarzy brali, no kto to w ogóle wybierał? Co prawda też padały jakieś winki, więc ta masteria rosła, więc nie było takiej tragedii. I wtedy też odezwał się do mnie pewien youtuber, którego już za chwilę zobaczycie na tym filmie, który zaproponował mi pomoc w wykonaniu właśnie tego challenge'u, czyli dobicia 1000 pucharków na Charlie. No to ja długo się nie zastanawiałem i postanowiłem, że będę z nim grał. Dołączył do nas jeszcze MyPro, no i w takiej trójce szło nam naprawdę świetnie. Wygrywaliśmy mnóstwo gierek, nie wiem, przegraliśmy może z 2-3 razy. A nie graliśmy na łatwych przeciwników, bo graliśmy, słuchajcie, nawet na osoby, które mają
najwięcej pucharków w Polsce, bo graliśmy na Kartofla, z którym w sumie niedawno nagrywałem odcinek, a on jest drugi w Polsce pod względem ilości pucharków, ma chyba 83 tysiące i udało nam się wygrać. Zresztą zobaczcie sami ostatnie gierki. Halo, halo widzowie, czy mnie dobrze słychać? W tym momencie na czali jest 974. Jeżeli chodzi o pucharki, jest ze mną tutaj właśnie MindPro i Bold Addict. Słuchajcie, linki do chłopaków macie w opisie. Bold Addict w ogóle słyszałem, że robi fajne giveaway, pomaga widzom też dobijać rangi, że możecie do nich wpadać. No to co, lecimy z kolejnym meczem, nie? Może się teraz uda. A idzie. Oj, nawet Koko nam śnęła. A, zmarnował ulta. Nie, ale ten ciuchcia mnie tak wkurza. Będę miał staty 0,8. Nie, to Charlie ma tak low. Charlie low, Charlie low. Ładnie. Wbijamy chyba. 7? Dobra, naj. Znowu Dynamite. A to chyba oni? Nie. O, Musabi. Jest znowu Musabi. Dobra, tutaj możemy... O, dobra. Dzięki. Dobra, nie, ciuchcia deda i stoi 300 HP i nie przyjechała. Ja jestem sfokusowany jak nigdy, nie? Ciuchcia. O. Dobra, jest git. Ogólnie. Dobra, nie mamy kolegi. On ma gadżet. No i mi stał oczywiście, bo to jest stabil. Jestem w kokonie, ale dobra, git. Kończymy. Nie no, ty tą Bibi to jesteś no, mocarny całkiem. Ej, wydawało mi się, że grałem najgorzej, a miałem taki sam damage jak MyPro. A ja to jakąś padaka odwalam od czasu, jak włączyłem nagrywanie. Ja może się położę z powrotem i należąco będę sobie grał. Grałem swoim ulubionym skinem tak naprawdę, Damian, bo to trochę dziwnie zabrzmi, ale to jest mój ulubiony skin w całej grze, ta Bibi. No, trochę dziwne. Trochę dziwne. Ja bym ci się radził przebadać trochę. Dzięki. Z chłopakami to jest za luźna atmosfera. Nie podoba mi się to. Mnie to rozprasza. No, chyba free win. No, jeszcze Bibi napada. 8 widzów nas ogląda. Będziemy popularni chyba dzisiaj. No. O, jeszcze Cold Ulta zmarnował całkowicie. No, ja sobie siedzę w kokonie cały czas. Man chilluje bombę w kokonie. Jak tam? Spoko. To mega it is. A u ciebie? Spoko, właśnie podałem kokonika. Jessima, hypercharge'a i ulta. Trzeba to zbić jakoś. Złomek 2-0. Kończymy chyba to już. Dobrze, że nie ma czarka, nie? Mam jeszcze ulta. Jest... No już 8%. Ale wygrywamy o dużo procent. Tak, teraz Zeman kieruje. Dał kokon. Tak, no jasne. Dał kokon i hopie. Takie kery, to ja rozumiem. Ora, ty... ora, ma hyper. O. Ona nie, jak ona tego nie trafiła? Czy się to w murek walnęło? Ja też zmieniłem murek. No ale wy... O, Colt idzie. Ale no głupio tak grał dosyć. Możemy grać po prostu defa. Nie ma co no, grać tego, żeby nie. No chyba, że nie. Jesse nagle się naładuje ulta i hypera. Ale raczej nie. Nie. Dobra, to ja chyba trwam. No jeszcze nie zdążyłem nawet ultem złapać tego Colta. Wow, Addict 30 ranga, znowu dobra. Dzięki, dzięki. Ej, 8 pucharków, 8 pucharków mi brakuje. Nie no, nie uciekaj, gościu. O, mam Mortisa na pierwszym levelu. Ty, ej, ale ja potrzebuję jeszcze dwie gierki, nie? No. Aha, no to niezły Mortis. Czekaj. Ej, chłopaki, jak wchodzę w ogóle na tabelę, to jestem tuż za panu gaming. O, nie. Nie może tak być, musimy go wyprzedzić. 999, jak teraz w sumie wygramy, to będzie dokładnie chyba 999. No i potem tytuł odcinka, koniec Pandy Gaming. O, znowu dało tego czaka. Ale czeka, może nie warto defić, w sensie więcej napadniemy. Ej, zbijamy! No, zaraz ten. Porozbijemy. I czemu ja tu jestem zestresowany, a wy macie taki chill? No, w sumie to tak. To jest znaczy niemożliwe, nie? Czemu macie taki chill? Czemu macie taki chill? W sumie to tak. Nie no, wy jesteście jak Jurson, wyluzowani. Wsadzam kończymy. Tego w kokona. My to kończymy. Tam Ems ma 0 HP jak coś. Dobra, nice. E, nie, mi brakuje jeszcze dwóch. Jednego pucharka do Panny Gaming. Dobra, to trzeba go wyprzedzić. Patrz jakie szefy ze mną są w lobby. Zobacz ile pucharków. Dam radę? Tak. No dobra, no to mi nie przeszkadzaj. Nara. Dobra, ja zakładam czapę na szczęście. No nie, to oni. To oni kto? No nie, Zawa i Szczuras. No nie. Dobra. My już z nimi się graliśmy i przegraliśmy. A teraz wygramy. Dobra. Tak. 10 widzów. Od razu. Nie. Oni snajpią pewnie. A to jest Kartofel, tak? Tak, Czuras to Kartofel. No nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest konto Kartofla. Ziomek, który ma najwięcej pucharków w Polsce. Nie wiem, czy on z tego Ukraińca. Zawy, który w sobie, niby tutaj jego nikt też jest. Też może jakieś jego multikonto. Dobra. Ja coś Shreymano, może... Dobra. Dobra, zbijamy. Czy to koniec? Koniec Panty Gaming? Nie wiem, czy to koniec Panty Gaming. No, już prawie. Ciężko. 18% mają. Dobra, będą środkiem lecieć, nie? Dobra, nie ma Colta. Nice. Leży Colt? No, leży, tak. Leży. Dobra, dobra, nie ta ciuchcia pojedzie. Ciuchcia jest, no. Dobra, leży. Nice. Ładnie, ładnie. No nie. O. Nie, Zawa mnie ustrzelił. Nie, dobra, zabiję. Dobra, nice, nice, nice. Colt z nami idzie i ciuchcia. Czy, dobra, dobra, leży. Colt malował, jeden atak. Gdzie jest ten Colt? Na górze. Dobra, idzie szelka.
Jeszcze 100 HP, dobra, leży, leży, leży. Go on, go on! Yes, let's go! Dobra. Ej, już mi się słuchawki zaplątały. Ej, ale jak już mieliśmy, słuchajcie, taką fazę, że jak teraz graliśmy od 750 razem, to był pewien moment, że no trochę nam przestało wychodzić, nie? Trafiliśmy na przykład właśnie na tych gości, ale tutaj teraz pięknie to widać. 1004 pucharki na jakimś zadumiarzu, 30 ranga. No jakiś hit totalny, dobra, nie, ja już klikam wyjście, jeszcze 50 linku dostałem. Damn, ale to wygląda. Chciałbym podziękować Proleonowi, bo z nim też trochę gierek zagrałem. Dziękuję też wszystkim randomom, którzy mi pomagali od 500 do 820 pucharków. Potem pospadałem, ale mniejsza z tym. Bardzo dziękuję tutaj Bolt Adikowi. Totalny szef, fajne konto. O, czekaj, na kim masz najwięcej pucharków? Ty masz w sumie na tym linku najwięcej teraz, nie? To nie jest twoje main konto. O nie. Widzę, MyPro jest 6. 72 koła masz, ty też jesteś mocny wariat. Ja nie wiedziałem, że ty masz tyle puch na mainie. No. Jaki szefu? No, no dobra, no to ja z jakimiś prosami tu grałem. To nie dziwne, że tak łatwo poszło. A jesteś w sumie 20. Ty też masz 60. Co? Ja? Ej, czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? Czemu ja myślałem, że wy macie, nie wiem, z 50 pucharków czy coś takiego? Ja mam nawet sporo trójek, jakbyś mógł zobaczyć. No ja widzę, ty masz 35 rangę na Bibi, 32 na Stu. Na tej mapie wbijaliśmy ostatnio z kartofle. Nie, no mocny. Chester też tutaj wysoko. Ale szefy. Dobra, słuchajcie, w ogóle link do kanałów chłopaków macie w opisie, wpadajcie. Polecam serdecznie, mega giga czady. No i co, no i udało się. Mam tysiaka. I muszę sprawdzić, czekaj, jestem nad panem gaming? Tak. Tabelę wyników. Lokalnie.pl, zadymiasz. Dobra, uwaga, Charlie jest klikana. 75 miejsce w Polsce. Kartofel oczywiście wysoko drugi. A gdzie jest Panda Gaming? O, ja jestem tutaj, 75. A gdzie jest Panda Gaming? Nie ma. Lecę i lecę i nie ma. Jest! 126. Ha! Łatwiutko. Panda, musisz mnie teraz pobić, cwajaszku, dawaj. Tak szczerze mówiąc, dalej w to nie wierzę, że to się udało i to w sumie jakoś mega trudno nie było. Powiem wam, że ja grałem z randomami, czy tam właśnie z tym Proleonem, jednym z klanowiczów i dobiłem do ponad 820. Ja w ogóle tej masterii miałbym też dzisiaj więcej, dzięki temu, że jest podwójna, no ale jest dzienne ograniczenie, że maksymalnie 6 koła można, więc tutaj tę masterię jeszcze będą się pobijać. Jeszcze ponad 10 tysięcy punktów mi brakuje. Jeżeli chcielibyście, żebym dalej grał Charlie i spróbował ją właśnie wymasterować na maksa, to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek. Dobry deal? Możemy się tak umówić, że wtedy będę leciał właśnie po ten tytuł gracza niesamowity. I muszę iść do Barbera, wiem. Ogarnę to.